Lato to wspaniały czas, prawda? Oprócz wydarzeń wspólnotowych, których wiele, w zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej jesteśmy oczywiście, ale oprócz tych wydarzeń wielu z Was miało okazję sporo podróżować, niektórzy dosyć daleko, ktoś z Was był w Nowym Jorku, ktoś z nastolatków opowiadał mi o wyższości Chicago nad Nowym Jorkiem, jak mu się tam bardzo podobało. Czy wiecie, co zrobiłem dzisiaj rano? Nad moim miejscem pracy, tam gdzie pracuję przy komputerze, wisi wielkie zdjęcie Nowego Jorku, Manhattanu. Dostałem je na urodziny ze 3 lata temu od jednej z grup, które prowadzę. Byliśmy na pizzy w Sferze. No i Tomek Kulawik wręczył mi nagle taki wielki jakiś prezent. Okazało się to być zdjęcie Manhattanu od strony Hudson River. Wisi nad moim biurkiem. Ale wiecie, co zrobiłem dzisiaj rano? Znalazłem kawałek ciemnozielonego kartonu. Wyciąłem z niego kształt drogowskazu i namalowałem na nim białą kredką Manhattan 5. 5 mil i powiesiłem na ścianie. Teraz na pytanie, skąd jesteś, będę odpowiadał z Nowego Jorku. No zobacz, co tu jest na drogowskazie, Manhattan 5 mil. Prawdziwy problem się pojawi, gdy pewnego dnia ktoś z Was zauważy u mnie niepokojące symptomy, że naprawdę uwierzyłem, że mieszkam w Nowym Jorku. No zobacz, drogowskaz. Ta ilustracja przyda nam się do dzisiejszego tematu. Skoro jesteśmy przy drogowskazach, właśnie powróciliśmy z Ewą z naszej corocznej wędrówki na wschód Polski. Przyszło nam przejeżdżać przez Radom. Nawigacja poprowadziła nową arterią po południowej stronie miasta. I co słyszymy? Na rondzie drugi zjazd, skręć w Anny Walentynowicz. I tak powtórzyło się kilkakrotnie na kolejnych rondach. Główna część nowej arterii, wielkiej arterii, została nazwana imieniem i nazwiskiem Anny Walentynowicz. Pomyślałem sobie, o ciekawe, Anna Walentynowicz była robotnicą w Stoczni Gdańskiej, pracowała na suwnicy, stała się jedną z głównych opozycjonistek i działaczek, które sprzeciwiły się reżimowi. Jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy za działalność opozycyjną stało się zarzewiem fali strajków. No i powstała NSZZ Solidarność, wielokrotnie więziona, szykanowana, prześladowana w czasie stanu wojennego aż do 1984 roku. No i przyczyniła się mocno do obalenia komunizmu. Doceniono to między innymi w ten sposób, nazywając jej imieniem jedną z głównych arterii miasta. Osiągnięcia człowieka mogą być różne w różnych dziedzinach. Mogą być mocno doceniane przez innych ludzi. Jerzy Kukliński, niezwykły pomnik w jednym z centralnych miejsc Krakowa, zaraz naprzeciw głównego wejścia do Galerii Krakowskiej, no, przyczynił się samotnie do obalenia komunizmu. Piękny pomnik, zawsze jak na niego patrzę, to z wielkim przejęciem. Wielkie dzieła, mocno doceniane przez ludzi. A czy mogą być wielkie dzieła, ale niedoceniane? Słabo doceniany. Przeczytamy dzisiaj o pewnym szczególnym osiągnięciu, ale czy docenianym. List do Rzymian, 4 rozdział, oto pierwsze zdanie z dzisiejszego naszego fragmentu. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, ten, któremu Bóg nie policzy jego grzechu. Komu Bóg przebaczy jego winę. Cóż to za osiągnięcie? Gdy się przyjrzymy bliżej, niezwykle ważne.
czyż nie najważniejszy? Od niego zależy przecież wieczność człowieka, zbawienie, wieczny los. Rozwiązanie problemu mojego grzechu, mojej winy. Czy wielu ludzi to docenia? Czy znajduje to uznanie w oczach wielu ludzi? W naszym kraju relatywnie wielu ludzi się tym przejmuje. Wyrażają to przez swoje religijne zaangażowanie, religijne utożsamianie się, chociaż w młodszych pokoleniach już znacznie mniej. Gdyby Anna Walentynowicz żyła, zginęła w katastrofie smoleńskiej, ale gdyby żyła, to pewnie by powiedziała: trzeba wierzyć w Boga, to jest ważne, bo szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Jednak jedną sprawą jest doceniać to, uważać rzeczywiście za kogoś szczególnie szczęśliwego, tego, który doświadczył przebaczenia grzechów przez Boga. Ale jeszcze inną rzeczą jest rzeczywiście tego doświadczyć. Bo można czegoś pragnąć, ale nie umieć tego osiągnąć. Tak więc wielkim problemem jest właśnie ten, w jaki sposób może być usunięty mój dług wobec Boga. Wcześniej w liście do Rzymian czytaliśmy, że wszyscy ludzie zgrzeszyli, oddzieleni są od chwały Bożej, więc pytanie dla każdego, jak doświadczyć rozwiązania problemu grzechu? Jak doświadczyć przebaczenia? Jak osiągnąć ten sukces? Może nie nazwą twoim imieniem jakiejś arterii tutaj na ziemi, ale za to złotą ulicą będziesz mogła się poruszać w niebie, jak Bóg obiecuje, zamiast jakiegoś mrocznego zaułka w piekle. I może pomożesz też wielu ludziom tego doświadczyć. Czyż może być większe osiągnięcie, większe w skutkach, przy którym nawet obalenie komunizmu blednie? Skoro tak, to pytanie, jak można to osiągnąć, to przebaczenie. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. Każdy z nas ma jakiś pogląd na temat swojego odniesienia do Boga. Ewa, moja żona, ostatnio w czasie tego naszego wyjazdu w jakimś towarzystwie zadała komuś pytanie, nie owijając w bawełnę: jak tam twoja relacja z Bogiem? I usłyszała: w porządku. Jak to jest z tą naszą relacją z Bogiem? Kiedy można powiedzieć, że jest w porządku? Ile warte są nasze diagnozy, czasami bardzo wzniosłe deklaracje, ale na ile pokrywają się z prawdą? Na jakiej podstawie możemy to wiedzieć? Kluczowym słowem, kluczowym terminem, od którego to wszystko zależy, jest słowo wiara. To jest coś, co ma prawdziwą wartość przed Bogiem, to, że Mu ufamy. Wszystko, co nie wynika z wiary, dla Boga nie ma wystarczającej wartości. Pytanie więc brzmi, czy ufam właśnie Jemu? Ile warte są moje deklaracje, przekonania, że ufam Jemu? Czy naprawdę na Niego skierowane jest moje zaufanie? Nawrócenie człowieka do Chrystusa, ten przełomowy akt wiary, dokonuje się przecież w różnych okolicznościach. Czasami
dosyć często w kontekście fascynacji drugim człowiekiem, czy naprawdę chodziło o Boga. Właśnie takim problemem zajmuje się ten fragment listu do Rzymian, gdzie tak naprawdę zwrócone jest moje zaufanie. I tu pojawia się drugie charakterystyczne słowo w naszym fragmencie, obrzezanie. Czyli pewien zewnętrzny znak, który może być przyjęty przez człowieka jako sposób wyrażenia swojej przynależności do Boga. Sposób wyrażenia wiary usprawiedliwiającej. Dla Boga wartością jest wiara i tylko wiara, ale autentyczna wiara zawsze szuka sposobów wyrażenia. I taki sposób wyrażenia wiary Bóg podpowiedział Abrahamowi i on posłuchał. Przyjął znak obrzezania, formę, która coś wyraża. Bo jak człowiek naprawdę ufa Bogu, to prawdziwe zaufanie zawsze szuka sposobów, by się wyrazić. Tu w naszym fragmencie podkreślona jest bardzo ważna rzecz odnośnie takich znaków wiary, tu znaku obrzezania, mianowicie, że jest to tylko znak. Abraham przyjął go już po tym, jak uwierzył, jak Bóg ogłosił go sprawiedliwym i to jest tylko znak. On ma wartość, ten znak, tylko na tyle, na ile wskazuje prawdę. Jak drogowskaz, który ma wartość tylko wtedy, gdy prawidłowo na coś wskazuje. Możesz w swoim pokoju powiesić na ścianie drogowskaz Manhattan 5 mil, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj rano, ale przecież to niczego nie zmieni. Nadal jesteś w swoim pokoju. Możesz na swój stary rower nakleić znaczek Maserati, ale to niczego nie zmienia. Nadal jedziesz swoim starym rowerem. Podobnie ten znak wskazujący na wiarę Abrahama miał wartość tylko dlatego, że Abraham wiarę miał. Sam znak niczego nie zmieniał. Więc jest pytanie, po co w ogóle ten znak jest potrzebny? No, temat wywołał sam Bóg. Bóg polecił mu dokonać tego znaku obrzezania. Jakie znaczenie miał ten znak w zamyśle Boga? Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu listu do Rzymian. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania wierzą, i by im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia. A także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale na to kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem. Jakie znaczenie miał znak obrzezania w zamyśle Boga? Wers 11, jeszcze raz. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary. Znak miał wskazywać, że Bóg daje usprawiedliwienie człowiekowi i zbawienie tylko w odpowiedzi na wiarę. I Bóg uznał, że w tamtym kontekście taki znak będzie odpowiedni, by to wyrazić. Dlaczego więc coś takiego jest potrzebne? Bo stoi za tym ta właśnie duchowa zasada ustalona przez Boga, na różny sposób w Biblii pokazana. Zasada brzmi, wiara zawsze potrzebuje się wyrazić. Wiara potrzebuje sposobów jej wyrażenia. Na przykład Jezus powiedział kiedyś, zobaczmy Ewangelia Łukasza 6, po owocu bowiem poznaje się każde drzewo.
Nie zrywa się, się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Bo z obfitości serca mówią usta. Jezus powiedział, że jak coś mówimy, to mówimy z obfitości serca. Czyli to wypływa coś, co znajduje się w naszych sercach. Wypływa to w postaci słów. Jeżeli w sercu jest wiara, ujawni się przez odpowiednie słowa, że ufam Bogu, że On to zrobi, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Sam Jezus jest przykładem tej zasady. Popatrzmy w Ewangelia Łukasza 8. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł, nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. Córka przewodniczącego synagogi zmarła, lecz Jezus powiedział o niej, że nie umarła, tylko śpi. Dlaczego? Bo był to język wiary. Patrząc przez wiarę, przez zaufanie do Ojca, rzeczywistość była właśnie taka. Wskrzeszenie jej z martwych było tak samo możliwe, jakby do śpiącej dziewczyny powiedzieć, obudź się. Wiara zawsze się wyraża. Posłuchaj tego, co wypływa z Twoich ust. W tym kryje się prawda o Twojej wierze. Jeżeli to, co mówisz, wyraża niewiarę, to masz problem niewiary. Ale nie tylko słowa, również czyny. Zobaczmy przykład takiego czynu wiary, Ewangelia Mateusza 9. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, bo sobie mówiła, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. W sercu kobiety znalazła się wiara, ale prawdziwa wiara zawsze szuka sposobu wyrażenia. Kobieta znalazła sposób, dotknęła się płaszcza Jezusa. Tak samo było z Abrahamem. Ponieważ w jego relacji z Bogiem nastąpiła wspaniała rzecz, uwierzył w odpowiedni sposób, autentyk wiary, ale wiara potrzebuje się wyrazić. Bóg podpowiedział mu sposób, obrzezanie. A skoro Bóg to podpowiedział, to było to z pewnością najlepsze na tamtą sytuację. Ale tu pojawia się nowy problem, bo człowiek może pomyśleć, o, tu chodzi o znak. Jak będę miał znak, to będę miał to, co on oznacza. Powieszę sobie w pokoju drogowskaz Manhattan 5 mil. O, fajnie, mieszkam w Nowym Jorku, bo mam przecież w pokoju drogowskaz Manhattan 5 mil. Dobry dowcip, a jednak w rzeczywistości duchowej nie dowcip, lecz tragiczne pomieszanie pojęć. Bo człowiek zamiast autentycznie ufać Bogu, co robi? Przyjmuje znak, składa zaufanie w samym znaku, że skoro go przyjął, no to ma to, co on oznacza. Tragiczne pomieszanie pojęć. Żydzi przyjęli znak obrzezania na wzór Abrahama i uznali, że skoro zostali obrzezani, to wierzą i są zbawieni. Tragiczna pomyłka, bo przecież człowiek jest zbawiony tylko, wyłącznie przez wiarę. A że ludziom wszystko można wmówić, to w miejsce obrzezania możemy wstawić inne rzeczy. Z obfitości serca mówią usta, a więc wielkie, wspaniałe słowa wypłyną ze mnie, wyrażając wiarę, zaufanie. Dziewczyna nie umarła, tylko śpi. Ale ktoś ma pomysł. No to nauczmy się tych wielkich słów. Nauczmy się je wzniośle wypowiadać. Stwórzmy środowisko, gdzie będą wypowiadane wielkie słowa, wykonywane wielkie gesty.
Kto uznaje Chrystusa, niech podniesie rękę i powtarza słowa tej wzniosłej piosenki. Boże, wszystko Tobie oddajemy. I jakoś tak się w człowieku dzieje, że zaczyna pokładać zaufanie w tych wielkich swoich słowach, których sam się nauczył. Ale ile są warte? Czy przypadkiem nie są to puste słowa i puste znaki? Drogowskazy, które niczego nie wskazują. Jak rozwiązać ten problem? Jak zobaczyć, czy moja wiara jest autentyczna i rzeczywiście daje zbawienie? Wskazówką są słowa z 12 wersu naszego dzisiejszego fragmentu. Jeszcze raz przeczytajmy. A także stał się ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale na to kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem. Bóg daje człowiekowi zbawienie wyłącznie w odpowiedzi na wiarę. Ale jaką wiarę? Taką, jaką Abraham miał, jak czytamy, przed obrzezaniem. Trzeba pójść za wzorem wiary Abrahama, jaką miał na początku drogi. A jaką wiarę miał Abraham na początku? Co w niej było takiego, że jest stawiana za wzór? Popatrzmy do Księgi Rodzaju, na początek Biblii, 15 rozdział. I poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, Bóg rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Bóg złożył Abrahamowi obietnicę. Popatrz na gwiazdy, tak liczne będzie twoje potomstwo. Jak Abraham zareagował? Uwierzył. Bóg zobaczył w jego sercu, że uwierzył. I policzył mu to za sprawiedliwość. No tutaj w Biblii Tysiąclecia jest za zasługę, ale dosłownie tłumacząc za sprawiedliwość, zresztą Biblia Tysiąclecia w przypisach podaje to dokładne tłumaczenie. Abraham został zbawiony. Dlaczego? Bo w jego sercu pojawiła się wiara. Ale jaka to była wiara? Wtedy na początku drogi. Patrzmy, co dalej działo się tamtej nocy, dalej z Księgi Rodzaju 15. Potem zaś rzekł do niego. Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abraham: o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Bóg coś jeszcze obiecał Abrahamowi. Ten kraj będzie jego własnością. I tym razem ujawniło się więcej prawdy o jego wierze. Nie dowierzał. Jego wiara była bardzo słaba. Wprawdzie przed chwilą uwierzył, jednak zaraz ujawniło się, że to była bardzo słaba wiara, a jednak wzorcowa. Powstaje pytanie, jak wiara Abrahama może być wzorem, skoro była słaba? Zobaczmy jeszcze raz do ostatniego fragmentu, który mamy na ekranie. Co było niezwykłego w tej jego wierze? To, co było przed chwilą na ekranie, było dobrze. Dzięki. Co było niezwykłego w jego wierze, o której tutaj czytamy? Co robią ludzie zazwyczaj, kiedy chcą zdobyć jakiś kraj na własność? Ufają sile, pieniądzom, biorą się do walki. A Abraham? Jak mogę się upewnić, że otrzymam go? On ufał Bogu, że jak otrzyma, to od Boga. Jego wiara więc była słaba, ale skierowana we właściwą stronę, na Boga. Ufał Bogu, a nie innym obiektom zaufania. Można powiedzieć, że była to słaba wiara we wszechmocnego Boga.
I to jest właśnie wzorzec. Jak my możemy wstępować w ślady wiary Abrahama? Potrzebujemy odwrócić nasze zaufanie od wszystkich innych obiektów i skierować je na Boga. Wcale nie chodzi o to, żebyśmy mieli większą wiarę, by mocniej wierzyć, bo i tak nie potrafimy. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to ją właściwie skierować na Boga. Odwrócić od innych obiektów zaufania i skierować na Boga. Potrzebna jest więc wiara, jaką mamy w tej chwili, ale skierowana na Boga. Trzeba tylko albo aż odwrócić swoje zaufanie od innych obiektów i zwrócić je na Chrystusa. Jednak jest pokusa, by ufać czemuś innemu. Przechodząc do naszej kultury, no, nie ma w niej obrzezania, ale jest chrzest. Jezus ustanowił chrzest. Chrzest jest znowu znakiem zmiany myślenia. Odwróciłem moje zaufanie od innych obiektów i ulokowałem je w Chrystusie. Co jednak ludzie robią z tym znakiem? Uwierzyli, że przyjęcie samego znaku daje im zbawienie. Uczynili chrzest warunkiem zbawienia. Człowiek myśli, że skoro przyjął znak, to ma już to, na co znak wskazuje. Skąd jesteś? Z Nowego Jorku. Tak? No, zobacz, co mam na ścianie. Manhattan 5 mil. Dobry żart. Ale w duchowej sferze tragiczna pomyłka. Mam znak, równa się mam zbawienie. To już nie jest żart. Gdy tak jechaliśmy tą aleją Anny Walentynowicz, przejeżdżając przez Radom, to sobie myślałem, tak wielkie rzeczy zrobiła ta kobieta, by nasz świat się zmienił. Znosiła nawet fizyczne tortury. Ale czy podpada pod te słowa z początku? Teraz popatrzmy na te słowa, od których zaczynaliśmy. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Skoro to się dzieje tylko przez wiarę, pewnie na pytanie tutaj ta kobieta odpowiedziałaby tak, trzeba ufać Bogu, ale czy naprawdę skierowała swoje zaufanie na Chrystusa, czy raczej uległa powszechnemu dosyć myśleniu, mam znak, równa się mam zbawienie. Mam chrzest, równa się mam zbawienie. Jeżeli tak do tej pory myślałeś, czy myślałaś i teraz to rozumiesz, to stoisz przed wielką okazją. Może tak być, tak Duch Święty działa, że nigdy wcześniej ta prawda tak mocno nie stanęła tobie przed oczami. Stoisz przed wielką okazją, by przenieść swoje zaufanie z siebie samego, z obrzędów, rytuałów na Boga. Jest to okazja do podjęcia decyzji. Jak się przyjrzeć, najważniejsza decyzja w życiu, by właściwie ulokować swoje zaufanie w Chrystusie. Jeżeli tak zrobisz, to kolejne pytanie, skąd mogę wiedzieć, jak mogę być pewny, pewna, że ulokowałam zaufanie w Chrystusie? Jak mogę się upewnić? Żeby odpowiedzieć krótko na to pytanie, jednak musimy powrócić jeszcze do postaci Abrahama i do tych okazji do zaufania Bogu, jakie miał. Miał dwie okazje. Pierwsza, jakie będzie twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie, przyszłe pokolenia.
Druga okazja, druga obietnica, kraj na własność, a więc materia. Dwie okazje do ufania Bogu. W jednej poszedł jak burza, ufał odnośnie potomstwa, oczywiście naród jak gwiazdy, ale w drugiej już nie tak różowo ujawniły się wątpliwości. A jak to jest w naszym życiu? My też mamy różne okazje do ufania Bogu, różne obietnice, różne sfery. W jednych możemy mieć wrażenie, że bardzo ufamy Bogu, może właśnie w tych duchowych, ale są sfery, w których najtrudniej nam zaufać. Pojawiają się wątpliwości, niepewność, może obawa. Właśnie tutaj ukazuje się prawda o Twojej i mojej wierze. Gdyby każdy z nas mógł pomyśleć o czymś, w czym najtrudniej mu ufać Bogu. Może właśnie w sprawach materialnych, a może odnośnie jakichś relacji z innymi ludźmi. Zawsze jest potrzebna ta płaszczyzna, na której nasza wiara stanie się widoczna. I to jest ta płaszczyzna, na której, czy w której jest największe napięcie. Ktoś ciebie pyta, no jak tam twoja wiara? A ty odpowiadasz, a w porządku, ufam w tym, ufam w tamtym, mam wielkie zaufanie do Boga. Nie, nie, spokojnie. Powiedz mi, gdzie masz największe napięcie, gdzie ci najtrudniej ufać. Opowiedz mi o sferze, w której masz smutek, że tak niewiele się dzieje. Może w kwestii relacji z najbliższą osobą, może w kwestii pracy, albo w sferze poczucia własnej wartości, może własnego charakteru, albo po prostu w kwestii materii. Tutaj właśnie ujawnia się prawda o naszej wierze. I tu możemy zrobić coś konkretnego. To jest właśnie ten punkt, ta okazja, by skierować swoje zaufanie na Chrystusa. Więc jeżeli doświadczasz gdzieś tego napięcia, ten właśnie punkt, w którym najtrudniej ufać, skieruj swoje zaufanie na Chrystusa. Możesz powiedzieć wzorem Abrahama, Boże, jak będę mógł się upewnić, że coś otrzymam od Ciebie? Boże, widzisz, jak ujawnia się słabość mojej wiary, ale wiem, co mam zrobić. Mam skierować moje zaufanie we właściwą stronę. Nie na siebie, nie na to, co robię, nie na to, co mi mówi drugi człowiek, nie na rytuały. Zaufaj Chrystusowi, że Ciebie poprowadzi. Zmieni Ciebie, zmieni okoliczności, da nowe możliwości, uczyni pewne rzeczy możliwymi, chociaż dotychczas były nie do pomyślenia. Pozwoli Tobie dorosnąć do tych problemów. Gdzie jest skierowane Twoje zaufanie? Czy na Niego? Jeżeli Duch Święty uświadamia, że jednak gdzie indziej, to właśnie stanąłeś na rozstaju dróg. Czas na decyzję, by skierować zaufanie na Niego. A skąd będę wiedział, że to już zrobiłem? Tego już dzisiaj się nauczyliśmy. Pojawi się nowy język. Język wiary. Właśnie jak Jezus wobec zmarłej dziewczyny, Jego słowa to był język wiary. Ta dziewczyna nie umarła, tylko śpi. Podobnie Ty możesz powiedzieć, no tak, ale Bóg jest wszechmocny, to tak będzie. Ufam. Albo czyny wiary. Kobieta dotknęła się płaszcza Jezusa, przyszła w konkretne miejsce, coś konkretnie zrobiła i tak wyraziło się i zaufanie do Chrystusa, bo było, a jak jest, to musi się jakoś wyrazić. Ty też. Podejmij decyzję, by skierować swoje zaufanie na Chrystusa w tych najtrudniejszych sprawach
i zobacz z czasem, jak się wyrazi. Co popłynie z twoich ust? Z obfitości serca mówią usta. Pozwólcie, że się o to teraz pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci za to, co mówisz do nas przez te wspaniałe słowa z listu do Rzymian. Dziękuję Ci, że Ty jesteś budowniczym wiary i całe szczęście, że my nie musimy napędzać sobie wiary, jakoś podobać się Tobie przez większą wiarę. Ty nas znasz i wiesz, że my tego nie potrafimy. Ale dziękuję Ci, że pokazałeś nam, co możemy zrobić. Możemy po prostu zaufać Tobie. I proszę, aby w każdym z nas, jak tutaj jesteśmy i oczywiście jak tego gdzieś tam słuchamy z oddali, abyśmy mogli właśnie to poznać, tego doświadczyć i spróbować skierować zaufanie właśnie na Ciebie. Ojcze, Ty nigdy nie zawodzisz. Ty jesteś Bogiem wiernym swoim obietnicom. Dziękuję Ci za skutki zaufania, o jakich nas zapewniasz, że jak jest w naszych sercach wiara, zaufanie do Ciebie, to Ty ogłaszasz nas sprawiedliwymi, to Ty dajesz nam zbawienie. Dziękuję Ci za ten wielki sukces, tak naprawdę największy, jaki można tutaj na ziemi osiągnąć. Ojcze, Ty znasz wszystkie zakamarki naszych serc, naszego życia. Wiesz, gdzie są te obszary, gdzie najbardziej jesteśmy smutni, gdzie no właśnie najtrudniej nam Tobie ufać. Te problemy, które wydają się nierozwiązywalne, właśnie tutaj chcemy ufać Tobie, że jesteś wszechmocny i zobaczyć przez wiarę, że Ty możesz nawet uczynić nas innymi ludźmi, którzy poradzą sobie i też, że zobaczymy Ciebie w działaniu. Gdy więc skierujesz swoje zaufanie na Chrystusa, popatrz, jak wiara się wyrazi, jakie słowa popłyną z Twojego serca, bo z obfitości serca mówią usta. Jeżeli to nie będą słowa wiary, to znaczy, że jeszcze nie skierowałeś swojego zaufania na Chrystusa i trzeba jeszcze raz. Tyle razy, aż w końcu wiara wyrazi się w słowach i czynach. No, trzeba tylko uważać, by nie dać się oszukać, o tym też dzisiaj było, by zamiast skierowania zaufania na Chrystusa nie nauczyć się przypadkiem wzniosłych słów, nie wprowadzać się w podniosłą atmosferę, by tak poczuć się ufającym Bogu, bo byłaby to jedynie podróbka, tyle warta, co ten drogowskaz u mnie na ścianie, Manhattan 5 mil. My jednak nie damy się na to nabrać. Gdy skierujemy nasze zaufanie na Chrystusa, wypłyną z nas słowa pełne zaufania, że dla Boga wszystko jest możliwe i wszystkiego możemy się spodziewać. Więc w środku lata, przed tymi jeszcze wyjazdami, które czekają Was na resztę wakacji, gdziekolwiek będziecie, życzę i sobie też takich przejawów wiary, że zobaczymy Boga w działaniu podczas tych waszych jeszcze podróży, wielu wydarzeń. No, będzie o czym myśleć.